sytuację, jak ksiądz Cieszyński nie wrócił do macierzy. Historia dotyczy nas wszystkich, niezależnie czy o tym wiemy, czy nie, czy sobie z tego zdajemy sprawę. Jeżeli mieszkamy na terenie Śląska Cieszyńskiego, ziemi cieszyńskiej, a zwłaszcza jeżeli mamy rodzinę po drugiej stronie Olzy, na Zaolziu, to na pewno ta historia nas wszystkich dotyczy. Jest to historia tej ziemi, która mogła się zupełnie inaczej potoczyć. I gdyby nie to, co się wydarzyło, czy będę tutaj opowiadał, no to może byliśmy w innej rzeczywistości. To hasło zaczerpnąłem z myśli świętej pamięci Mariusza Makowskiego, niedawno zmarł, świetny, wybitny historyk ziemi cieszyńskiej. I właśnie on na Wiscenaria, które było w ubiegłego roku, gdzieś tak koło listopada. 17. Możliwe. Także dorzucił taką myśl. W związku z tym, że musimy sobie zdać z tego sprawę, że ziemia cieszyńska nigdy nie była w Polsce. Może nie nigdy, ale w razie, pominąwszy wczesne średniowiecze, można powiedzieć, zawsze była poza Polską. I to, co się w 2018 roku wydarzyło w Polsce, czyli wszystkie te obchody, jubileusze, rajdy, zloty, no wszystkie te wydarzenia, które też się zresztą wpisaliśmy, nas jakby nie dotyczyły, bo myśmy nie mogli odzyskać czegoś, czegoś.